Cześć, witajcie. Słuchajcie, krótka recenzja na temat agregatu Kipora, oryginalnego Kipora w dieslu. Słuchajcie, agregat ma 6,5 kW, jest siła, jest jedna faza. Wiadomo, że możemy sobie redukcję dokupić, mieć trzy gniazdka niezależne. Bezpieczniki, słuchajcie, 8-amperowe pozabezpieczane. Woltomierz analogowy dosyć czytelny, kluczyk do włączania, wyłączania łącznie ze startem. Jest możliwość, słuchajcie, też, żeby ten agregat odpalał i z szarpaka przysłowiowego, tradycyjnego, tego na sznurek, i z rozrusznika. Słuchajcie, agregat odpala ładnie z sznurka, wiadomo, no czasem trzeba dwa razy pociągnąć, żeby sobie paliwo podciągnął, jeżeli gdzieś tam upuścił. Natomiast słuchajcie, odpala to ładnie. Spalanie, słuchajcie, 0,6 litra na godzinę pracy. Wiadomo, pojęcie względem w zależności od obciążenia. Jest rozrusznik, jest regulator napięcia, są przewody, miejsce na postawienie akumulatora. Silnik, tak jak słuchajcie, w tym modelu to jest Kipora 186F model. Bardzo dobrze się sprawdzający. Jeśli chodzi o kwestię pojemności tego silnika, to jest 0,4 litra, tam gdzieś z hakiem, tak według producenta. Słuchajcie, agregat ładnie się sprawdza, jest w pełni zabezpieczony. To co mogę polecić, taką recenzję. Wiadomo, że podróbek dzisiaj tego jest dużo, jak się podróbki sprawdzają, nie wiem, nie wypowiadam się. Natomiast oryginał na pewno, słuchajcie, zabezpieczony jest jak? Przeciążeniowo. Zacząwszy od czego? Przeciążeniowo, czyli mówimy tak, zabezpieczenie prądowe tutaj, jeśli chodzi o wkładki. Oprócz tego jest bardzo mocna elektronika pod tą skrzynką zamontowana. Elektronika działa w ten sposób, że jeżeli przeciążymy ten agregat na wyjściu, to następuje rozpięcie, słuchajcie, prądu i zgaszenie agregatu, jeżeli uznaje, że coś jest nie tak. Tylko warunek jest taki: agregat zostaje rozłączony, jeżeli podłączony jest elektrozawór, może elektromagnes, który znajduje się tutaj w bocznej części, to wtedy jest taka sytuacja, że jeśli agregat pracuje, on automatycznie zrzuca, gasi silnik. Jeżeli ten elektromagnes odczepimy, odepniemy, czy powiedzmy go inaczej skalibrujemy, to jest sytuacja tego typu, że nawet jeżeli on go nie zgasi, to rozłączy chwilowo odbiór tego prądu, czyli tego prądu na wyjściu na gniazdkach zupełnie nie ma, po czym jeżeli widzi, że obciążenie nie ma, z powrotem startuje. Także jest to dosyć inteligentny. Słuchajcie, kwestia jaka? Ilość oleju, nie wiem, trzeba by było sprawdzić dokładnie w opisówce, ale tutaj parametrów to nie będę tych podawał, bo to sobie można gdzieś tam w sieci posprawdzać. Agregat, słuchajcie, ma czujnik oleju, czyli jeżeli tego oleju będzie mało, bądź powiedzmy to ciśnienie nie będzie wytworzone w komorze, to w ten czas automatycznie jest tutaj kontrolka, alert olejowy, to na pewno zrzuci. Czyli sytuacja tego typu, że jeżeli tego oleju zabraknie, czy powiedzmy coś z tym ciśnieniem będzie poniżej granicy, agregat powinien nam skasnąć. Słuchajcie, co oprócz tego. Agregat, jak na tego typu silnik, ma zamontowany, o tu w tej części, gdzie pokazuję tą taką śrubę na motyla, tu zamontowany jest filtr olejowy. Warto pamiętać, żeby co wymiankę oleju wyciągnąć ten film, odkręcić. Czasem go ludzie nie ruszają, bo nawet nie wiedzą, co to jest. Wyciągnąć, wyczyścić. Śruba spusta, wada oleju. No i co, w zależności od tego, jak agregat jest zabudowany, bo są różne wersje, silnik posiada po obydwu stronach korek spustowy oleju. Jednocześnie tym korkiem możemy sprawdzić sobie olej. Tak to wygląda po tej stronie. Filtr powietrza, szarpak, wydech, słuchajcie, dosyć solidny. Agregat jest naprawdę cichy. No i o tutaj ten drugi, o którym mówiłem, jest właśnie tutaj zamontowany. Słuchajcie, pytanie, czy warto kupować coś, co odpala z sznurka, tym bardziej w dieslu. Myślę, że tak, słuchajcie, dlatego, że akumulator jest
jeżeli byście chcieli odpalać z akumulatora, możecie, jest to wygodne. Na pewno nie da się tego ukryć. Natomiast minus tego jest taki. Akumulator to jest dodatkowa waga. Sam agregat już w sobie waży gdzieś około 100 paru kilogramów, także masa już jest duża. Do noszenia się nie nadaje, tylko do jazdy na kółkach. Dodejdzie do tego Wam akumulator. Tylko uwaga, jedna rzecz. Jedną rzecz Wam doradzę, za to poproszę łapeczkę w górę, bo tego Wam nikt nie powie, bo i po co. Jeżeli kupujemy akumulator, to pamiętajcie, akumulator nie musi być wielki, ale musi być wstrząsoodporny. Zamontowanie zwykłego akumulatora spowoduje to, że po krótkim czasie minie Wam na przykład, tam powiedzmy, nawet miesiąc czasu pracy tego agregatu i akumulator padnie. Dlaczego? No najnormalniej w życiu. Wibracje, które są, bo to jest w końcu urządzenie, które stoi na statywie i sobie pracuje, oblecą klatki w akumulatorze, cele po prostu wylecą, może nie wylecą, tylko no pooblatuje z nich to wszystko, co powinno być w akumulatorze, ten cały ołów, no generalnie zacznie się kruszyć, no nie ma co ukrywać i agregat przestaje działać. Słuchajcie, co bardzo ważna rzecz, jeżeli ktoś, no akumulator, jeśli chodzi o akumulator, to jest akumulator normalny 12V, także możemy go i odpalać z akumulatora samochodowego bez zakupu jakiegoś tam innego. Agregat, wszystkie urządzenia tutaj, które są w nim zawarte, ma uziemione. Są kable uziemiające, gdzie byśmy nie spoglądnęli. Natomiast bardzo ważna rzecz. Tu uziemienia mamy, które są pomontowane. Bardzo ważna rzecz. Jeżeli korzystamy z takiego agregatu, to pamiętajcie o jednej kwestii. Zawsze stosujcie jakiś uziom, czyli wbijajcie sobie w ziemię druta. Zróbcie sobie jakiegoś druta z nierdzewki najlepiej, żeby na czynniki atmosferyczne był odporny. Przewód sobie zróbcie tutaj do tej śruby, oczko, i zakręcajcie sobie jakiś motylek, jeżeli korzystacie z tego agregatu. No bo słuchajcie, to jest różnie. To jest agregat, który ma siłę, także troszkę tej energii jest. Co prawda musicie sprawdzić w każdym, bo jest kilka tych wersji prądnicy. Jest taka sytuacja, że to jest, słuchajcie, 6,5 kW na siłę, czyli nie ma 6,5 kW tu na gniazdku tym pojedynczym, tylko na sile, czyli po podzieleniu tych 6 kW, po podzieleniu dokładnie 6, bo tam nie jest 6,5, tylko 6 kW jeszcze, jeżeli to podzielimy na 3, to wychodzi nam tak naprawdę, jaka moc jest tego gniazdka pojedynczego, bo to gniazdko pojedyncze najnormalniej w życiu jest pociągnięte z tego gniazda. Także tak to właśnie wygląda. No i słuchajcie, ja Wam pokażę, zrobię krótką próbę, jak to odpali. Więc wygląda to w ten sposób. Żeby go odpalić, słuchajcie, macie mieć dekompresator. Ten dekompresator teraz się zablokuje. Ok, zablokował się. Jeżeli się nie chce zablokować, to musicie podciągnąć troszeczkę sznurkiem. Troszeczkę sznurkiem musicie podciągnąć, żeby silnik ustawił się w takiej pozycji, żeby dekompresator został wciśnięty. Wtedy umożliwi Wam to zapalanie. I oprócz tego, tak, wiadomo, kluczyk załączony, dźwignia przełączona w pozycję załączenia, bo gasić możemy my manualnie kluczykiem, bądź tutaj po naciśnięciu tego guzika następuje zrzucenie gazu. Tu jest regulacja dawki tego gazu, także dawki paliwa, także zaciągamy w ten sposób. Jeżeli dekompresator został, to jest ok. Natomiast słuchajcie, co by się stało, jeżeli ja podciągnę go i on zeskoczy. O, tak jak jest, został w tej pozycji. Patrzcie. Został w tej pozycji i on się nie blokuje. Więc co trzeba zrobić? Trzeba po prostu podciągnąć w inną pozycję silnik, żeby pozostał. Jeżeli pozostanie, no to bierzemy się już za odpalenie. No i dobra, słuchajcie, ja zrobię krótką próbę. Odpalę go. Co prawda nie będziecie mnie słyszeli, ale dziękuję za oglądnięcie filmiku. Poproszę łapkę w górę. Subskrypcję sobie włączcie. Zapraszam. Będziecie coś wiedzieli nowego. No i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Słuchajcie, pozwoliłem sobie jeszcze zostać.
Tylko dlaczego? Dlatego, że tak, jak silnik pracował, nie miałem wam możliwości powiedzieć. Te agregaty naprawdę nie dymią, nie kopcą, to co widzieliście. Można powiedzieć, że ten wtryskiwacz jest naprawdę super, super dopasowany do tego silnika. No i tutaj chciałem wam pokazać ten końcowy efekt. Czyli jeżeli wyłączamy kluczyk, elektrozawór sam podciągnął tutaj, sam podciągnął tą wajchę, silnik został zgaszony. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie filmu. Pamiętajcie, subskrypcja i dziękuję za łapeczkę w górę, która myślę, że już poszła. Także dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia.